Oh yeah, a witam Was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak, witam w takim specjalnym materiale, bo dzisiaj będę czytał Wasze komentarze. Tak jest, przed Wami jest gameplay, który nagrałem, uwaga, 19 marca 2014 roku. Ja się w ogóle zdziwiłem, że takie jeszcze stare materiały mam. Ale szkoda mi było akurat tego gameplaya usuwać, ponieważ jest bardzo dobry wynik. Hardcore, dominacja, 55 na 25 staty. Także, yo! Jak widzicie tutaj kamuflaż zombie. I przechodzimy do komentarzy. Jak widzicie tutaj jeszcze jest naprawdę dobry skill. Wtedy grałem. Wtedy można powiedzieć, że mm, grałem sobie tak godzinkę, dwie dziennie i był skill. Mam nadzieję, że kiedyś może mi się uda do takiego dojść, poziomu, żebym chociaż godzinkę dziennie grał i no dobra, to by było na tyle, bo ja tak wiele czasu nie mam, właściwie 10 minut, nieco ponad. Kuźwa. Dobra, przechodzimy do Waszych komentarzy. Najczęstsze pytania to, mm, czy gram na. PC czy gram na konsoli, czy gram yy, i tak dalej, ale może sobie tutaj, bo tak sobie spisałem niektóre komentarze, takie ciekawsze, nieco, tylko, um, kurczę, 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 gdzie to jest, gdzie to jest pytanie, aha, yy, Patryk 303, czy grasz na PS4 też? Nie, nie gram ani na PS4, ani na PS3, gram tylko i wyłącznie na PCcie. Także to też mam PlayStation 1 i PSX i PlayStation 2 robiłem unboxingi na kanale dawno, dawno temu Ostatnio odpalałem chyba PS2 odpalałem na wakacjach, a PlayStation 1 odpalałem bodaj gdzieś w kwietniu? Coś takiego. No, także muszę odpalić je w ogóle zobaczyć czy, czy działają. Dobra, zacznijmy sobie od pierwszego komentarza. Oskar szatkowski. Solak, czy będzie można z tobą pograć w kod BO2 zombie na season pass w okresie świątecznym. Akurat czas ten tak zapieprza, że okres świąteczny już dawno za nami ale tak oczywiście będzie taka możliwość jak tu kiedyś jeszcze zrobię robiłem to. I niejednokrotnie, y, znaczy dwa albo trzy razy robiłem właśnie grę z widzami na kanale. Jest, także możecie sobie gdzieś tam to znaleźć i na pewno będę chciał coś takiego powtórzyć. Y, wiecie, mi to nie, akurat nie przeszkadza, że generalnie chodzi o. wymogi są takie, żeby ktoś dobrze w miarę grał i był. Y, po mutacji, no właściwie to tak akurat nie jest takie najważniejsze, ale dobrze by było, żeby był po mutacji, żeby mi tam nikt nie piszczał, bo wiecie, tam hejty lecą, że, że dzieci i piszą do mikrofonu takie rzeczy, także, także taki wymóg. Erik Rogalski mm, chcę ci podziękować za te. Filmy, ja co spisałem, także sorry. E, za te filmy są one dla mnie wielkim wsparciem do trybu Black Ops 2 i 3. Dzięki wielkie za takie komentarze. Nieraz się pojawiały, także dziękuję bardzo wszystkim za takie fajne komentarze. To mnie bardzo e, na duchu, że tak powiem, podnosi i wspiera bardzo emocjonalnie. Także dzięki wielkie. Jeszcze jeden e, komentarz od Oskara. E, kurde ciągle zwlekam z tym Season Passem do BO2, A3. E, nie tak. No dobrze, Season Pass BO2 A czy w BO3 jest Season Pass i czy się opłaca go kupić? Sorry, ale czytałem czasami te hieroglify, trudno odczytać Zaraz przejdziemy do komentarzy, gdzie sobie zapisywałem na kompie to wszystko Znaczy, nie zapisywałem, dobra Dobra, przechodząc do pytania Zwlekasz, to źle, że zwlekasz Kupuj Season Passa i do dwójki, i do trójki, dam link w opisie, tak w ogóle, bo można kupić jeszcze na jednej stronie, to jest polski dystrybutor właśnie Season Passów do BO3, także jak na Allegro nie ma, ani na Steamie, nie musicie kupować, tutaj odpowiadając tym samym na komentarz jednego właśnie, który sobie zapisałem gdzieś z tyłu. E, Michał Mach, Solak, czy e, nie wiesz gdzie poza Steam i Allegro można kupić Season Pass do 180 zł? Tak, właśnie gdzieś do 180 zł, chyba 170 bodaj. E, linka macie w opisie, e, podam w stronę. Także, także można kupić i ja sobie też tam będę kupował, e, bulet też tam kupił. Sebastian Kowalski, w końcu ktoś z Polski ogarnięty i robiący dobre poradniki. Sub, kolego, dzięki wielkie właśnie takie te komentarze właśnie często się zdarzały, także dzięki za takie pozytywy. I tu tak. Czarek Fafiński. Fafiński, Fafiński. Solak, mistrzu mój, co to za nutka na końcu? To właśnie też. No właściwie najczęściej to się pojawiało pytanie, co to za nutka na końcu. E, muzyka Darkstep, bardzo, bardzo polecam. Taka troszeczkę psychodeliczna, ryjąca mózg, ale generalnie e, zajebista, zajebista. Dla ludzi, którzy m, się... E, lubią po prostu ciężkie brzmienia elektryczne, to bardzo, bardzo polecam. E, link... Znaczy nie, teraz sobie wklej, wkleję ten napis, będziecie mogli go ściągnąć. Nie, właściwie co ja pierdolę. W opisie, w opisie macie, tak będzie najłatwiej. Borgior and Sick Dope Unicorn Zombie Apocalypse Code Pandorum Remix, yeah! Patrick Gaming, zrobisz strategię do tej mapy? Tak, robiłem dawno temu również strategię do mapy Transit, znaczy nie, przepraszam. Do trybu tranzy? nie, nie, do mapy miasto, na mieście po prostu przetrwanie zwykłe, zwykły gameplay. Robiłem właśnie i tak samo będę chciał zrobić. Kurde, ale ten czas zapieprzał, już 6 minut mam tylko, znaczy 4 minuty tylko. Sebastian Kowalski, zrobiłbyś poradnik najlepszych broni ze ścian? To jest dobry pomysł, także muszę sobie to przemyśleć. Jak najbardziej mm, jest to, jest to wykonalne, no po prostu. Jak dla mnie, Kuda rządzi. No ale są jeszcze inne fajne bronie. Znaczy, HVK jest zaibiste. Zaibiste po prostu. Internet Explorer. Zrobiłbyś odcinek albo chociaż wspomniałbyś, gdzie na tej mapie znaleźć skrzynię losującą. Tak, wspominałem to w jakimś gameplayu. Wystarczy popatrzeć po prostu do góry. Macie taką ścieżkę blasku. Taki to jest niebiesko. Jasne, niebieskie. No po prostu, no. Ścieżka blasku e, do góry, patrzcie w niebo i znajdziecie tam skrzynkę. Patryk, aha, dobra, to już czytałem. E, Michał Mach, czy będziesz nagrywał kampanię? No właśnie, też się zastanawiałem długo nad tym, ale no jednak nie ma sensu. Już dawno ludzie obejrzeli, także chyba raczej nikt by u mnie tego nie obejrzał. Hmm, Full Test Drip 78. Solak oglądasz, Josiego 7901? E, tak, to znaczy nie. <laughs> znaczy, znam kolesia, e, oglądałem kilka tam materiałów, bardzo fajne, mi się podobają, tylko szkoda, że właśnie Yoshi gra na konsolach, także mm, kiedyś, znaczy szkoda, nie szkoda, no kurczę, no po prostu jakoś tak mam, że oglądam raczej pecetowców. No. E, Deadcat.pl, Solak, nagraj odcinek, gdzie będziesz normalnie grać, please. Tak, i tutaj wam zdradzę taką e, też e, ciekawostkę, e, w... Bo najprawdopodobniej w lutym już dotres z, z wszystkimi rzeczami, to już ostatnio mówiłem też będę miał nowy internet. Zaczę staram się o nowy internet. I, I jak już wezmę, no to taki konkretny. I chciałbym właśnie z tego tytułu też zrobić. Um, no. Streamy! Streamie. Może nie na Twitchu, ale pierwszym spróbował na YouTube. Także kurczę. A jeżeli by się to udało, no to masakra. No, pierwsze co, jeżeli tylko wysył danych, no przynajmniej 7 mega, no to kurde, mać, robię, e, robię, kurczę live'a, robię go solo pierw. Także będziecie mieli okazję zobaczyć mnie na żywo. Oczywiście poinformuję jeszcze dużo wcześniej e, o tym. E, Randall O.P. Randalop po prostu. Da się jakoś kupić tę mapę samą, czyli The Giant. Nie da się na razie. W tej chwili ona była tylko ekskluzywem do edycji kolekcjonerskich, ale można je kupić w Season Passie. A Season Pass macie linka w opisie, gdzie można kupić. Alex, tak w ogóle kiedyś bardzo dawno temu zrobiłeś top 10 ulepszonych broni. Tak to było ponad dwa lata temu. To tak sobie myślę, czy byś nie zrobił top 5 perków lub. 5, top 5 Jingle Lodówek muzyczek. Masakra Dziwny pomysł, ale muszę to przemyśleć. Czego nie? Nie widziałem tego komentarza w ogóle. Dziwne. Y, Nazi Zombie. Ciekawe, jakie cuda będą w DLC. Jakie easter eggi? Właśnie w DLC. 3 marca, znaczy 2 marca, będzie na PC-tach nowe DLC. Do właśnie Black Ops'a 3. Zombie. Jest to bardzo taki futurystyczny. Niemiecki prawdopodobnie. Jakiś opuszczony zamek. Lata 40. Więcej nie wiem na ten temat. Widziałem trailery. Bardzo fajnie się zapowiada. Christoph PS4. Super poradniki robić dzięki tobie. W końcu sam zrobiłem rytuały. Teraz dalej easter eggi. Szkoda, że na PC nie grasz. Znaczy. Szkoda, że na PC grasz. Nie... No kurczę, albo źle zapisałem. Szkoda, że na PC grasz. E, Pozdro. No. Także takie też się pojawiają komentarze bardzo często. E, no dzięki. No dzięki wielkie. No i tyle. No co? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Krzysztof S4. Kacper Tocz. Genialny jesteś człowieku. Nie kończ nagrywać, bo świetnie ci to wychodzi. Dziękuję wielkie. E, Kacper. Mm. Bardzo fajne, dużo komentarzy takich się przewijało. No i kurde mi się już skończył gameplay. Ale dobra, lecimy dalej. Lecimy, dobry, dobra, dalej. Lecimy dalej, kurde. Lecimy dalej, jeszcze mam spisane kilka fajnych komentarzy. Chyba nie zdążę wszystkich zrobić, wiecie. Coś wam tam wcisnę, coś wam tam wcisnę. E, dobra, Wiktor Kamyk yy. Mam takie głupie pytanie: dlaczego kogoś tak zajebistego jak ty tak mało ludzi ogląda? Dobra, dobra, końc smarowania sobie, naprawdę, yy, dzięki wielkie za takie komentarze, yy, to był chyba taki jeden yy, z ostatnich yy, komentarzy, który mi się bardzo spodobał, musiałem tak. no, zajebiście, dzięki wielkie, takie, takie kurde komentarze masakrycznie motywują. Także nawet nie, nie ten hajs z YouTube'a śmieszny, tylko, tylko właśnie taki komentarz. To jest zajbiste. Yy, Matri OTG, OXG, przepraszam. Nagraj do Giant, jeśli masz. Tak, kupuję coś z tylko przejdzie wypłata za 10 dni i kupuję. Także także będzie, będzie, będzie. Spoko luz. The kill everybody. Z, tym, nie, z tymi przerwami to trochę jak polsat. No właśnie, to, że moja taka aktywność, kurde, jest słabiutka. No kurde, no co wam poradzę? No internet kurwa, nawet jeden mega nie mam Zajbiście mało czasu, jak mam tak jak teraz, no to jest cud, 10 godzina ja wam to jeszcze muszę zmontować jutro będę to całą noc wysyłał i na jutro to będziecie mieli, czyli jak to mówię, no to czwartek czwartek Tak, a właściwie wiecie co? Jeszcze doszedłem do wniosku, że będę robił teraz co dwa, trzy dni, tylko że... Jak już będę miał dobry internet, dobra, please. Zrozumcie człowieka. Ja tylko nie siedzę na kompie, a mam zajebiście dużo spraw y, poza komputerem. Także. A teraz to już w ogóle ten rok jest taki wyjebany, że szok. Mm, jak dorośniecie, to zrozumiecie. Waldi 2608. Kozacka ekipa, czekam na nowe odcinki. Tak? Właśnie. Ja też kurde bym poczekał na następne odcinki, wiecie? No. Ale zazdroszę swoje ekipy. Tak, bardzo fajnie. Chciałbym znowu z wami zagrać ekipo. Proszę o kontakt. Zwalmy się w końcu w któryś weekend i grajmy, nagrywajmy, kurczę, bo jeszcze Isterek nieskończony, a, a chciałbym to zrobić. Adrian Dębski. Solak, zrobisz odcinek o najlepszych broniach? Tak, ja to nawet zrobiłem. Szczerze powiedziawszy, ale... Mm... Ale, ale, ale. No właśnie. Mm... Nie, nie włączałem gry przez dwa tygodnie i wszystkie moje materiały poszły się pierdolić Ja już to mówiłem raz w którymś filmie Także potwierdzam jeszcze raz Nie zmieniam wersji, to nie była ściema Z się po prostu, wszystkie filmy zostały usunięte A co najlepsze to to, że jak teraz nagrywam solo To nie mam tego w ogóle wideo Nie mam, nie wiem, nie mam pojęcia kurwa o co chodzi Nie wiem, to jest schrzanione strasznie Eee, tak, i robiłem, ale zrobię, 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 zrobię. Tylko będę miał czas. I troszkę chęci może. Bo to też czasem Czasem jest tak, że jest Sabistefla, że chce się, ale po prostu nie ma czasu. Eee, dobra, eee, Michał Max, Solak czyń. Aha, dobra to czytałem eee, Ptychu.pl, napierdalaj zombiaki, a będzie dobrze Tak hmm. Czekaj, to raz zapisałem. Dobra, nie wiem, nieważne. IVI, może nagrywaj solo Dream Run? Pokazujesz i robisz wszystko jak najlepiej. Rozegrać gierkę solo. To jest właśnie ciekawe. Pierwsze, tylko ten IVI mi to podesłał. Także musiałem, kurczę, to to uwzględnić, to pytanie. Bardzo fajny i ciekawy pomysł. Muszę to przemyśleć. Jeżeli już będę, wiecie, bo na początku chciałbym to wszystko zamknąć, czyli jak już nie będę miał pomysłów, na zrobienie czegoś, czego nie mam w głowie, no to, no to pierwsze co, no to biorę takie właśnie pomysły od was. No i tak, a nie chcę takiej powtarzalności czegoś, także Shadows of Evil, Shadows of Evil będzie niedługo kończone. Także, no jesteśmy przy którym kurde poradniku, o już, chyba osiemnasty będzie. Będzie właśnie na następny filmik, osiemnasty albo 19. Dobra, już nie wiem, nie chce mi się sprawdzać. Garcuś napierdalacz. Nagraj... Nie. Nagrałbyś kiedyś Zombies i Nitrem wyjaśniłbyś im wiele rzeczy. No właśnie, kurczę, no ale to jest tak w zasadzie, że wiecie, że tacy ludzie się po prostu nie interesują takimi kanałami moimi, małymi, jak ja. No i po prostu mają takie coś w dupie. Także były takie, że tak powiem, petycje pisane. Było, kurczę, napierdane komentarzami tam pod ich filmikami. Ale no nie skutkowało to nawet odpisaniem czy jakimś kurde zainteresowaniem, nie wiem, nic kompletnie, ignorę i fuj hajsu i kasy i kurde y, widzowie i, i kurcze no co, co wam powiem, no po prostu to jest takie, wiecie, no wszystko pod publiczkę, no kurde. Ja staram się, zaczystalę. No wiecie, no, mam nie, nie tak bardzo wiele jak oni. No, wiadomo, że, że jest to ciężkie, kurcze, odpisać na wszystkie komentarze, ale chociaż jakieś zainteresowanie. Nie wiem, ja w tym nic nie złego, złego nie widzę. Na przykład, jeżeli ja bym miał, powiedzmy, e, powiedzmy 100 tysięcy subskrypcji, miałbym i. Napisałby do, mnie, napisałby do mnie osoba, która ma 1000 subskrypcji I wchodzę na, ich, na jego kanał, ma zajebiste filmy, ma fajny głos Ma kurcze flow, luz, te, te filmiki aż chce się oglądać To kurczę, no ktoś mi składa taką ofertę i kurde no nie ma chuja po prostu żeby się nie zgodził Ja wam to deklaruję, 20 stycznia mówię wam to, że kiedyś gdyby faktycznie tak było i napisałby mi mały youtuber no to kurczę, no to nie, nie widzę problemu, tylko właśnie mm, Teraz, żeby mi nikt nie tam nie spamował e, Bo chodzi o to, że po prostu jeżeli ktoś ma naprawdę dobre filmy Dobrą jakość To w ogóle mi nie przeszkadza to, ile on ma subskrypcji Jeżeli ma fajny pomysł na filmik To jak najbardziej ja się mogę zgodzić No e, Wiecie co, ja tu jeszcze mam sporo, 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 sporo komentarzy Bo to tak właśnie brałem z ostatniego miesiąca e, Także Mm. O, 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 ale trafiłem. E, Piotr Monster. E, Solak mógłbyś zrobić poradnik, w którym miejscu znajduje się książka i flaga i jak zdobyć broń z czarną dziurą, co, po, co posiada gracze. Aha, filmiku. Dobra, dobra. E, to tak, już sługa po Ticona już jest zrobiony. E, jeśli chodzi o flagę i książkę, ja to cały czas o tym pamiętam, cały czas, naprawdę. O tym pamiętam. I chcę to zrobić. Chcę to zrobić, ale kurczę, no może się przeciągnąć. Troszkę może się przeciągnąć, ale zrobię na pewno. To wam obiecuję. To kurczę jakiś nie wiem kolejny albo y, jeszcze następny poradnik będzie, y, będzie to będzie to. Także kurczę, y, nazj zombie. Ciekawe, czy będzie poradnik o czymś czego nie wiedziałem. No zobaczymy, ale chyba raczej nie, bo jak, skoro, wiem, że pamiętasz, że mówiłeś, że, że yy, oglądasz zagranicznych youtuberów, także, także możliwe, że raczej już wszystko wiesz. Dobra, dobra, ludziska, ile mam, ile mam czasu w ogóle? Ja pierdolę, 18 minut, dobra, dobra, to by było na tyle, ludziska, dzięki wielkie za komentarze, yy, zrobię może, yy, znaczy, nie zrobię, nie... Zrobię, zrobię, nie zrobię. To już zależy od Was. Także lajkujcie, subujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał. Na pewno, kurde, będą jeszcze takie filmiki. Eee, czy Wasze komentarze będę odpowiadał? Pewnie, że tak. Kiedyś była taka fajna wersja Nice Shot. Znaczy, nie, przepraszam, Nice Question. Nice Question, tylko po prostu tych pytań było tak mało, że, że w końcu musiałem to zawiesić. Mm, ale czego nie? Ja bym z chęcią reaktywował to bo mi się to fajnie nagrywało i, i w ogóle zawsze robiłem to w takiej porze, że po prostu nic mnie e, nie deprymowało, tylko po prostu sobie patrzyłem w kartkę czy tam e, komputer i sobie czytałem ostatnie komentarze. Także e, wtedy mam takie największe skupienie i flow dobre mogę, mogę gadać i gadać i gadać. Także dzięki jeszcze raz. I co? Widzimy się w następnym poradniku. W następnym poradniku to już mogę wam akurat zaspoilerować będzie ulepszenie Arniego, czyli takiego małego gnoma, który sobie jest w słoiku i on działa jako małpki, dawne małpki, po prostu rzucacie go i ten. No, gdzieś wam tam pewnie pokażę w gameplayu i co? Chyba tyle. Chyba tyle. No, to by było na tyle. Także nie będę wam mówił, wiecie co macie robić, jeżeli chcecie wspierać ten kanał, rozwijać go. Już ponad 2500, już ponad czytałem ostatnie komentarze, właśnie do, przygotowując się do tego wideo. E, czytałem komentarze i tam właśnie fajnie, fajnie kurczę widzieć, że, wiecie, macie miesiąc temu 2100 subskrypcji, nagle mija miesiąc, a tu już kurwa, ponad 2500. No to jest naprawdę szok total dla mnie. Super, zajebiście Ja w ogóle to ponad 30 tysięcy wyświetleń miesięcznie mam. Także dla mnie to jest ogrom, naprawdę dzięki wielkie ludziska. Dzięki za komentarze, wiecie. Komentarze, znaczy, komentarze i łapki dają e, taką pozycję e, do, do wybicia e, filmiku. Także jeżeli e, oglądacie e, to od razu i komentujecie na bieżąco e, i oczywiście lajkujecie, no to wiem, że wtedy do większej liczby e, trafi. Mój filmik. Subskrybentów. Tutaj cały czas mówię o subskrybentach, ale jeżeli on ma tam ponad przeciętną ilość, na przykład powiedzmy około 100 łapek, no to to ma naprawdę dojście. Wtedy już jest pozycjonowany i randomowi ludzie go oglądają. Także mam nadzieję, że też się tak. No fajnie by było, fajnie by było. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze wpiszcie pod tym wideo. Ja tu na pewno konfrontuje te najciekawsze, także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie